Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w automarkecie w Ras Al Khor w Dubaju. Jestem tutaj wraz z Jarkiem, moim wspólnikiem z firmy Royal Garage. Dostaliśmy zlecenie na dwa samochody, które znaleźliśmy tutaj w dwóch różnych showroomach. I dziś pokażemy Wam, na czym polega nasza praca i jakie te auta zostały przez nas znalezione. Zostańcie z nami. Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy przed Porsche Cayenne Turbo z 2015 roku, gdzie klient sobie zażyczył, że chce sprawić prezent swojej żonie, a więc przystępujemy teraz do sprawdzenia tego pojazdu. Jak pracuje silnik? Bardzo ładnie, cicho, tylko wygłuszenia brakuje na nas. To może zapytamy się właściciela, być może coś musieli wymieniać i no, może gdzieś jeszcze jest. No bo zadbalnie, tylko właśnie nie wiadomo skąd, czemu nie ma tego. No to zaraz idziemy się go zapytać. Dobrze. Jarek, chodź jeszcze wnęki zmierzysz tutaj. Dobrze. Sprawdzimy wszystko. Mam nadzieję, że Ci wszystko dobrze pokazuje. Wszystko jest dobrze. Idealne lakie. Elektryka działa. Jarek, to idź zarazem do celu klienta, zapytaj się, czy będzie taki stan samochód odpowiadać, tam poinformuj wszystkim. Że brakuje tego wygłuszenia, trzeba mu powiedzieć. A czy o tym wygłuszeniu powiedz, bo właściciel nam powiedział, że niestety nie ma tego wygłuszenia, go nie znajdziemy. Jeżeli mu wszystko pasuje, no to jedziemy jazdę testową, robimy i może się go uda tu kupić. Dobrze, nie ma żadnego problemu. No i zobacz, Łysy, jaki ładny dosz, dla Ciebie. Nie, ja wolę Challengera. Challengera? Nie, no weź. Charger, dla Ciebie jest Charger. Nie. Już patrząc na Ciebie, jak masz już kryzys, łapie Cię pomału, to zakup dwudrzwiowy, najlepiej Porsche. A Łukasz, no auto dla Ciebie. Chodź, chodź. Coś tam znowu znalazł. A. Dobra. Smart w brabusie, daje Ci 1000, jak wejdziesz i wyjdziesz normalnie z tego auta. Zaraz za panu właściciela, nie do otwiera. Przyjmuje zakład? Przyjmuje. To Jarek, twoja chwila prawdy. Albo jesteś bogatszy 1000 zł, albo biedniejszy. Będzie dobry, o ja. A? Ale tą uszczelkę trzeba byłoby wazeliną wysmarować. I myślę, że trzeba było otworzyć dach. No tak. Ale wtedy mógłbym jechać. Tak? Więc połowa się zgadza. Tylko 15 sztuk takich wyszło. Brabus, one of 15. Zobacz, Jarek. Znowu też dla Ciebie. On tak Cię lubi. A zajmiemy się sprawdzeniem samochodu. Kolejnym samochodem dla naszego klienta ma być auto sportowe i padł na Mercedesa SLS. Samochód pochodzi z 2013 roku, dostaliśmy bardzo atrakcyjną cenę. Teraz co następuje? Sprawdzamy ten oto samochód.
wcześniej i wyczyścili. Bardzo ładnie. Wszystko czyściutkie, napastowane. Przechodzi równo, nie mamy się do czego doczepić. Już tak, że nie ma niestety tych osłon tutaj. Zobacz, jak temperatura w Dubaju zrobiła swoje, bo troszeczkę się rozpuścił tutaj zbiornicze na spryskiwacz. Za ciepły płyn wylewali. Tak, za ciepły płyn był. Na gorąco dali. Jarek, chodź zobacz, jak jest cały pobijany. Są uszkodzenia parkingowe, ale będzie trzeba klientowi wszystko dokładnie porobić zdjęcia i mu powiedzieć. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I zobacz, tu skóra też niestety się przypatrzy, że jest troszeczkę zmęczona. Mhm. No, fotele nie, ale tutaj całe mamy niestety tutaj popętane. Okay. Jarek, pamiętaj też powiedzieć klientowi, że wszystkie uszczelki tutaj są zużyte przez słońce. To sobie zobacz sam, niestety to już jest do wymiany. No, niestety. Tutaj tak samo. Miejsce, gdzie się właśnie znajdujemy, jest to nadziemny parking kilkupiętrowy, gdzie wiele showroomów ma tutaj swoje właśnie wykupione miejsca, gdyż mają tak dużo samochodów, że nie są w stanie je trzymać u siebie na dworze, czy nawet w tym salonie, które mogliście zobaczyć. I wszystkie auta tutaj pozostałe właśnie się od nich znajdują. Wierzcie mi, to jest bardzo dużo samochodów, kilka pięter, każdy showroom ma wykupione swoje miejsca, gdzie właśnie te pojazdy trzyma. Zobaczcie sami, jakie to jest długie. Na dziś to wszystko. Sprawdziliśmy dwa samochody dla klienta. Na Porsche czekamy na przelew, ponieważ klient powiedział, że chce go kupić, natomiast z Mercedesem musi się zastanowić. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku.